Cześć wszystkim! Za Wami pierwsza lekcja do stylu klasycznego. Mam nadzieję, że z nogami nie macie już problemów, bo dziś skupimy się na pracy rąk oraz koordynacji pełnego stylu. Wszystkie ćwiczenia, które Wam zaprezentujemy, mają za zadanie zobrazować podstawowy ruch do klasyka. Pamiętajcie, że po serii podstaw do każdego stylu zaczniemy szczegółowo omawiać technikę pływania sportowego. Wtedy też bardziej skupimy się na aspektach technicznych. A teraz czas na kolejną lekcję ze stylem klasycznym. Zaczniemy od ćwiczeń rąk, które podobnie jak w pozostałych stylach wykonamy najpierw na lądzie. Potrzebujemy do tego kawałka wolnej przestrzeni oraz ławeczkę, na której będziemy symulować prawidłowy ruch. Pracę rąk przećwiczymy w dwóch płaszczyznach. W opadzie tułowia oraz w leżeniu na piersiach. Zaczniemy od opadu tułowia. Takie ułożenie korpusu ma odwzorować pozycję ciała na wodzie. Na samym początku prostujemy ręce przed siebie i chowamy między nimi głowę tak, aby wzrok skierować na podłogę. W pierwszej fazie odwracamy nasze dłonie, wykonując ruch rękami na zewnątrz, maksymalnie do linii barków, równocześnie unosząc głowę do oddechu. Następnie ściągamy nasze łokcie pod klatkę piersiową, nabieramy powietrza, po czym wyrzucamy ręce przed siebie, chowając przy tym głowę między ramiona i wykonując wydech. Postarajcie się wykonać to ćwiczenie wolno i dokładnie. Dla samokontroli możecie je wykonać przed lustrem. Pozwoli Wam to na obserwację Waszych rąk. Teraz przejdźmy do leżenia na ławce. Możemy podłożyć pod ciało deski, by było wygodniej. Postarajcie się położyć tak, aby nasze ręce mogły swobodnie pracować przed ławeczką. Ruch rozpoczynamy podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu. Ręce wyprostowane, głowa schowana między ramiona. Całą fazę ruchu rąk i oddechu powtarzamy tak, jak w poprzednim ćwiczeniu. Czas na pracę w wodzie. Zaczniemy od płytkiej części pływalni. Stojąc w rozkroku, robimy skłon tułowia, starając się powtórzyć ćwiczenie, które wykonywaliśmy na lądzie. Statyczna praca ma na celu zobrazowanie nam ruchu rąk w wodzie, gdzie całe ćwiczenie wykonamy z jej oporem. Zaczynamy od wyprostowania rąk i schowania głowy między ramiona. Ćwiczenie rozpoczynamy odwracając nasze dłonie na zewnątrz, wykonując nimi ruch tak, jak to miało miejsce na lądzie. W trakcie tego ruchu unosimy głowę do oddechu, ściągając nasze łokcie i chowając je pod klatkę piersiową. To jest moment, w którym nabieramy powietrza. Po nim wyrzucamy nasze ręce do przodu po powierzchni wody, chowając głowę między ramiona i wykonując wydech. W trakcie pracy rąk na zewnątrz uważajcie, by nie przekroczyć linii Waszych barków. Przed kolejnym ruchem zawsze wykonujemy krótką przerwę. Czas ruszyć z miejsca. W pierwszym ćwiczeniu przyda nam się makaron, który ustabilizuje naszą pozycję oraz ułatwi ruch rąk. Zaczynamy od leżenia, następnie po odepchnięciu od ściany włączamy pracę nóg do kraula. Ręce wykonują ruch na zewnątrz. Makaron pozwoli nam kontrolować linię barków. Następnie energicznym ruchem ściągamy nasze łokcie pod klatkę piersiową, wykonujemy oddech i wyrzucamy dłonie po powierzchni wody. Podobnie jak w ćwiczeniu z samymi nogami, teraz również po ruchu rąk następuje krótka przerwa w ich pracy. W tym ćwiczeniu nogi do kraula pracują nieustannie cały czas. Podnieśmy nieco poprzeczkę i zostawmy makaron na brzegu. Całe ćwiczenie wykonamy identycznie jak poprzednie, jednak tym razem z mniejszą wypornością, gdyż makaron nie będzie nam już pomagać.
może to wymagać od Was intensywniejszej pracy nogami do kraula. Zwróćcie uwagę, by nogi pracowały przez cały czas trwania ćwiczenia. Kolejną rzeczą, z którą możecie mieć tutaj problem, to kontrola ruchu rękami maksymalnie do linii barków. Często podczas nauki wiele osób wykonuje zbyt szerokie pociągnięcie rękami na zewnątrz. Uważajcie na to. Jeżeli w chwili obecnej to ćwiczenie jest dla Was za trudne, możecie cofnąć się do pływania z makaronem albo skorzystać z pomocy płetw. Dzięki nim Wasza prędkość pływania będzie większa, co powinno pomóc w opanowaniu pracy rąk. Pamiętajcie jednak, by nie używać ich zbyt często. Kolejnym ćwiczeniem, które wykonamy, będzie praca samych rąk z małą deseczką w nogach. Deskę wkładamy między nasze uda. Po odepchnięciu od ściany rozpoczynamy ruch rękami. Na początku może być problem ze stabilną pozycją na wodzie, ale z każdą przepłyniętą długością basenu będzie coraz łatwiej. Przyszedł czas na koordynację pracy rąk i nóg. Zaprezentujemy Wam ćwiczenia mające na celu połączenie tych dwóch elementów. Jak dobrze pójdzie, zaraz będziemy pływać pełną żabką. Pierwsze ćwiczenie wykonamy ponownie na lądzie. Będzie nam do tego potrzebna ławeczka. W leżeniu na piersiach połączymy nasze ręce i nogi. Teraz jedną z najważniejszych rzeczy jest kolejność ruchu, czyli ręce, głowa, nogi. Zaczynamy od pracy rąk, czyli ustawienia dłoni i pociągnięcia nimi na zewnątrz. Następnie podnosimy głowę do oddechu. Będzie to moment, w którym nasze biodra w wodzie zaczną delikatnie opadać. Teraz przygotowujemy ruch nóg. Uginamy nasze kolana, przyciągając stopy w kierunku pośladków, podciągając palce i ustawiając je na zewnątrz. Po wykonaniu wdechu wyrzucamy ręce przed siebie, chowając jednocześnie głowę między ramiona. Całość kończymy okrężnym kopnięciem nóg do klasyka. Po ruchu następuje chwila poślizgu i wydech. Zapamiętajcie tą kolejność: ręce, głowa, nogi. Będzie Wam łatwiej powtórzyć to w wodzie. A teraz rozpocznijmy zabawę z pełnym stylem w wodzie. Dla ułatwienia znów zabierzemy makaron, który ułożycie pod pachami. Pomoże on w stabilizacji ciała, przez co lepiej będzie Wam się skupić na poprawnej kolejności. Pierwsze swoją pracę rozpoczynają ręce. Następnie wyciągamy głowę do oddechu, delikatnie podnosząc nasz tułów ponad poziom wody. Teraz, kiedy nasze biodra zaczynają opadać, przygotowujemy ruch nogami, tak jak to miało miejsce w poprzednim ćwiczeniu na ławce. Następnie wyrzucamy ręce po powierzchni wody, chowamy głowę i wykonujemy kopnięcie nogami do klasyka. Po całym ruchu zawsze mamy moment poślizgu. Kolejny ruch rozpoczynamy w momencie, kiedy nasze ciało zaczyna tracić prędkość. Do ostatniego ćwiczenia odłożymy makaron. Wykonamy teraz identyczne zadanie, jak to miało miejsce przed chwilą. Cała kolejność jest taka sama. Zwróćcie proszę uwagę na kilka ważnych aspektów technicznych. Prawidłową kolejność wykonywania ruchu, ustawienie nóg oraz samych stóp, a także kontrolę linii barków w pracy rąk, o czym była mowa we wcześniejszych ćwiczeniach. Podstawy stylu klasycznego za nami. Poznaliście pracę nóg, rąk oraz pływanie pełnym stylem. Więcej ćwiczeń technicznych i koordynacyjnych będziemy Wam prezentować w filmach o zaawansowanej technice sportowej. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, pamiętajcie o pozostawieniu lajka pod tym filmem. Za 2 tygodnie podstawy stylu motylkowego. Tymczasem dużo ćwiczcie i do zobaczonka. Piona.